Na dzisiejszym spotkaniu spotykamy się dlatego, że biskupia Górka już jest i przez najbliższy czas będzie rewitalizowana. Będą to ulice, będą to budynki i wspólnot, i budynki gminne. Dzisiaj Państwu o tym opowiemy, odpowiemy też na Państwa pytania i wątpliwości. Są z nami pan Piotr Grzelak, zastępca prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju inwestycji. Pan Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta do spraw usług komunalnych. Są z nami także zastępca dyrektora BRG, pani Ewa Pielak. Pani zastępca dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, pani Katarzyna Jaskuła. I dołączy do nas również dyrektor Gdańskich Nieruchomości, pan Ziemowit Borowczak. Pani dyrektor, oddaję pani głos. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy po raz kolejny na Biskupiej Górce na spotkaniu. W tej chwili już z konkretem, z dużym konkretem. Wkraczamy w etap rewitalizacji Biskupiej Górki. Najważniejszy, największy, najdroższy, najtrudniejszy i tak tych naj jeszcze mogłabym dużo wymieniać. Projekt rewitalizacji Biskupiej Górki, rozpoczęliśmy cały ten proces w roku 2015. Pod obszar Biskupia Górka razem ze Starym Chełmem. Na Starym Chełmie dwa zadania, jedno już zakończone, czyli skwer przy ulicy Styprekowskiego. W tej chwili drugie zadanie realizowane, ale tutaj dzisiaj spotykamy się właśnie na Biskupiej Górce w sprawie układu drogowego, czyli tego najważniejszego i największego zadania. Prace przy układzie drogowym już się rozpoczęły, jak na pewno sami Państwo zauważyli. One będą prowadzone sukcesywnie, aż liczymy do połowy roku 2024. Kolejne etapy dróg układu drogowego będą zamykane i będą modernizowane. Czy ja mogę prosić o przełączenie? Tak, całkowita wartość projektu, jeżeli chodzi o Biskupią Górkę, w tej chwili szacowana na 60 milionów, ta kwota cały czas może się zmieniać, zwiększać w zależności od rozstrzyganych kolejnych przetargów. Koszt kwalifikowalny, czyli to, co możemy rozliczyć z Urzędem Marszałkowskim, 34 miliony i ponad 26 milionów z tej kwoty dostaniemy zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego, z funduszy europejskich. Razem z nami w tym projekcie są też wspólnoty mieszkaniowe, bardzo licznie już niektóre wspólnoty zrealizowały swoje zadania. Jeżeli chodzi o wspólnoty, są to przeważnie izolacje i elewacje budynków, ale są też właśnie budynki komunalne, czyli 13 budynków komunalnych, które podlegają już właściwie kompleksowym remontom. Wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o harmonogram prac, za chwilę przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Ja tylko ze swojej strony chciałam zaznaczyć, że będzie to nasze pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi właśnie o to konkretne zadanie. Każde kolejne spotkanie będzie w drugi czwartek każdego miesiąca od godziny 16 do 18 tutaj na miejscu w Domu Sąsiedzkim, gdzie będziemy dyżurować my, czyli Biuro Rozwoju Gdańska. Będą dyżurowali przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, ale też właśnie przedstawiciele wykonawcy. To tyle ode mnie, króciutko. Może bym poprosiła. Tak, zapraszamy panią dyrektor Katarzynę Jaskułę, Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. I kilka słów o tym, jak będzie wyglądał ten wstępny planowany harmonogram remontu ulic w Państwa na Biskupiej Górce. Szanowni Państwo, tak jak zostało tu powiedziane, oprócz samych budynków będą też remontowany układ drogowy. Układ drogowy to nie tylko nawierzchnie jezdni i chodników, to również wszelkiego rodzaju sieci podziemne. Także sam zakres jest dość konkretny. Jesteśmy w bardzo silnie zurbanizowanym obszarze, otoczonym też opieką konserwatorską i to trzeba mieć na uwadze. Także dotyczą nas pewnego rodzaju formuły realizacji robót i pewna jakby konsekwencja w działaniu właśnie ze względu na ewentualne tematy konserwatorskie. Wiemy też, że układ drogowy ściśle się styka, jest bardzo wąski i styka się z budynkami, dlatego też nasz harmonogram jest tak naprawdę tworzony trochę przy uzależnieniu trzech, powiedzmy, grup inwestorskich, czyli DRMG, która realizuje
odpowiada za układ drogowy, tak samo jak Gdańskie Nieruchomości za budynki gminne oraz wspólnot. Tym samym cały ten obszar, czyli ulica na Zaroślaku, od której zaczęliśmy, następnie będziemy realizować kolejno na Stoku, ulicę Biskupią i nieduży fragment Salwador. Te elementy ulic będą poddawane przebudowie razem z sieciami. Jeżeli chodzi o sam zakres, ja przepraszam, bo będę się posiłkować niestety kartką, dlatego że jest to bardzo duży podział na pewne etapy. Teraz zaczęliśmy, tak jak powiedzieliśmy, od 30 listopada już na ulicy Zaroślak. Już widzicie Państwo, że możecie dojeżdżać małym objazdem poprzez istniejący mostek. Natomiast po zakończeniu tego pierwszego etapu, tutaj też jesteśmy bardzo wrażliwi na zakres, który jest realizowany przez Gdańskie Nieruchomości, będziemy przechodzić do etapu wyższego, czyli ulica na Stoku. To, co przewidujemy mniej więcej w okresach, ulica Zaroślak, tak jak powiedzieliśmy, zaczęliśmy 22, chcemy skończyć w styczniu, samą jezdnię w styczniu 23, natomiast do końca stycznia nawierzchnię. Oczywiście też wszyscy mamy świadomość tego, że warunki pogodowe są bardzo ważne, a na dzień dzisiejszy przy temperaturach ujemnych nie jesteśmy w stanie realizować pewnych robót. Natomiast jest to plac budowy, więc wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i utrudnienia niestety Państwo będziecie napotykać. Jeżeli pogoda pozwoli, zakończymy w odpowiednim terminie do końca stycznia 2023 roku realizację tego odcinka Zaroślaka. Wówczas wchodzimy na etap na stoku 37-23 numerami i chcemy ten obszar zrealizować do połowy kwietnia 2023 roku. Kolejny etap. Na stoku 23 do skrzyżowania ulica Biskupia chcemy zakończyć do 1 lipca 2023 roku. Kolejną będą ulice Biskupia, odcinek od Alei Armii Krajowej do Salwator. Zaczynamy początek lipca 23, kończymy 21 sierpień 23. Następnie Biskupia na odcinku Salwador, skrzyżowanie na stoku. Zaczynamy końcówka sierpnia 23, kończymy początek października 23, na stoku tak zwanym B, czyli skrzyżowanie ulica Biskupia na stoku 46, zaczynamy początek października 23, a kończymy na koniec 23 roku. Następnie kolejny rok, 24, na stoku 46-48, zaczynamy w styczniu, kończymy w końcówce lutego 24. Kolejny, jeszcze chwila cierpliwości, bo trochę tych odcinków jest. Na stoku 48-49 zaczynamy z końcówką lutego 24 roku, kończymy 15 kwietnia 24 roku. Na stoku 49-51, proszę zwrócić uwagę, są to nieduże odcinki, ale po to, żeby ten jak najmniej powodować dla Państwa uciążeń, dlatego też taki jest podział na te krótkie odcinki. Czyli na stoku 49-51 zaczynamy w połowie kwietnia 24 roku, planujemy w połowie maja 24 zakończyć. Skrzyżowanie na stoku do ulicy Biskupia 26 zaczynamy 24 w połowie maja, kończymy pod koniec czerwca 24 roku. I już ostatni fragment Biskupia 26-24B. Zaczynamy pod koniec czerwca 24 roku i kończymy, tak przynajmniej planujemy, z końcem lipca 24 roku. Mam tylko taką prośbę. Chwileczkę, Państwo jeszcze wykazali cierpliwość. Tutaj Państwo opowiedzą, pokażemy tę prezentację i za momencik będzie czas na wszystkie pytania. Pytanie do tego. Tak, ale to będzie na to czas. Nie, tu nie ma 41 na stoku w ogóle. I 42. Moje pytanie, czy Państwo tego nie uwzględnili w rozpisie? To są odcinkami podawane, więc nigdzie nie łapie swojego numeru.
To proszę pozwolić, my potem się skupimy, ja pani odpowiem, gdzie ten numer będzie, w którym etapie. Poza tym, gdybyście państwo też mieli jakiekolwiek wątpliwości, to cykl spotkań comiesięcznych jest możliwy. My też jako DRMG będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, jeżeli mailem na nasz ogólny adres państwo też będziecie zadawać te pytania. Możemy slajd z mailem do nas. Jeżeli państwo w trakcie mieliby jakieś pytania, oczywiście zawsze można dzwonić do Biura Rozwoju Gdańska, ale też można pisać na maila właśnie rewitalizacja@brg.gda.pl. Tak, my na bieżąco będziemy odpowiadać na państwa pytania. Prezentacja będzie gdzieś dostępna na stronie. Chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, bo to, co w tej chwili państwu pokazujemy, to jest szacunkowy harmonogram prac. Naprawdę, i to trzeba mocno podkreślić. Jesteśmy w bardzo trudnym terenie, właśnie w koordynacji ze wspólnotami, w koordynacji z budynkami komunalnymi i też pod względem konserwatorskim. Dlatego oczywiście państwu możemy pokazywać, ale ta gwiazdka, ona musi tutaj mocno świecić, że to jest pewne założenie, które sobie przyjmujemy. Może się ten harmonogram zmienić i będziemy starali się państwa na bieżąco o tych zmianach też informować. To ja chciałam jeszcze powiedzieć o językach, bo to jest bardzo ważne, żeby być świadomym. Ze względu na teren, o którym mówiliśmy, gdzie jesteśmy, państwo tu mieszkacie, wiecie, że jest ciasno i wąsko, a z drugiej strony samych mieszkańców jest dość duża ilość. Dlatego też musimy pamiętać o tym, że ten teren może nosić pewne niespodzianki. On nie był rewitalizowany, nie był tak naprawdę przebudowywany od bardzo, bardzo dawna, więc musimy się spodziewać tego, że same prace mogą nanieść ewentualnie wykopaliska, różnego rodzaju znaleziska, gdzie będziemy musieli współpracować z panem konserwatorem. Liczymy na to, że będzie tego jak najmniej tak naprawdę. Oraz wszelkiego rodzaju niezidentyfikowane kolizje sieciowe. Sami mamy doświadczenie jako DRMG z etapu realizacji wzmocnień osuwisk, które były jakiś czas temu u państwa robione. I w trakcie już tej realizacji też mieliśmy duże problemy z ujętymi na mapach sieciowych różnego rodzaju instalacjami, do których się nawet czasami nikt nie chciał przyznać. Dlatego bardzo proszę o tą czułość, że te wszystkie terminy, o których mówimy, to jest oczywiście pewne założenie, które chcielibyśmy razem z wykonawcą, mamy też przedstawiciela z nami firmy wykonującej Wodkan Grzonkowicz, chcielibyśmy osiągnąć, natomiast ryzyka są dość duże w tym terenie. Ważne są też stan techniczny budynku, dlatego wszelkiego rodzaju roboty drogowe też muszą nanosić pewną ostrożność wykonywania, żeby w żaden sposób ta sama struktura budynków też nie była naruszana. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Tak jak powiedziałam, za chwilkę będzie czas na wszystkie państwa pytania. Ja jeszcze poproszę pana dyrektora Ziemowita Borowczaka, dyrektora Gdańskich Nieruchomości, o kilka słów z kolei o tych budynkach gminnych, które są rewitalizowane tutaj na Biskupie. Dzień dobry państwu, Ziemowit Borowczak, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. Otóż w tej chwili rozpoczęliśmy pracę już na 8 budynkach komunalnych. Docelowo będzie tutaj na Biskupiej Górce 12 budynków w pełni modernizowanych, w pełni przebudowywanych. Jeden jest też w obszarze rewitalizacji, ale położony ciut dalej na Rogaczewskiej. I zakres prac państwo już mogą obserwować, ponieważ na części budynków mamy bardzo zaawansowany. To jest w zasadzie przebudowa dogłębna z przebudową stropów, klatek schodowych, nowego układu funkcjonalno-przestrzennego w tych budynkach, czyli tak naprawdę w starej skorupie budynków, w starych murach zewnętrznych będziemy mieli zupełnie nowy, nowoczesny budynek mieszkalny. Do tego uczestniczymy też jako Gdańskie Nieruchomości w inwestycjach tych wspólnot mieszkaniowych, w których mamy udziały i tam też jesteśmy obecni i organizacyjnie, i finansowo, i wspieramy wspólnoty w ich przygotowanych zakresach inwestycji. No i tak jak wcześniej pani dyrektor powiedziała, pracujemy wszyscy na tym samym terenie jednocześnie. W związku z czym jest to dla nas i dla wszystkich jednostek miasta
i wykonawców przede wszystkim. Nieprawdopodobne wyzwanie logistyczne, żebyśmy jednocześnie z minimalizacją kolizji te inwestycje przeprowadzili. Dlatego też prosimy o wyrozumiałość Państwa we wszystkich tych sytuacjach, w których jesteśmy zmuszeni wyłączać, czy ze względu bezpieczeństwa, czy ze względu na pracę, czy części ulic, czy tak jak niebawem będą wyłączone schody w kierunku Biskupiej Góry, ponieważ ze względu bezpieczeństwa nie możemy dopuścić tam w ruchu pieszego przypadkowych osób, ponieważ z jednej i z drugiej strony mamy kamienice, które w tej chwili są całkowicie ze środka opróżniane i za chwilę one będą stanowiły spore zagrożenie konstrukcyjne, więc do czasu, zanim uda nam się te kamienice z powrotem wypełnić, niestety te schody będą musiały być zamknięte. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to tyle krótko z naszej strony. Ja tylko jeszcze dwie informacje takie porządkowe. Mamy dzisiaj w gościnnych progach Domu Sąsiedzkiego czas do godziny 17.15. To jest jedna informacja i druga prośba do Państwa ogromna, żebyśmy się zgłaszali i mówili pojedynczo, ponieważ jest nas tutaj dużo, więc jak zaczniemy mówić wszyscy razem, to będzie nam trudno. Także jeśli mają Państwo teraz jakieś pytania, to bardzo prosimy. To ja mam pytanie. Proszę. Chciałabym poruszyć w imieniu wszystkich mieszkańców kilka kwestii, tak jak już na początku rozmawiałyśmy. Kwestia odbioru śmieci, to już sobie tutaj z paniami wyjaśniłam, że będziemy bezpośrednio do BRG zgłaszać śmieci, które nie są odbierane częściowo, tak? Bo są śmieci, które na przykład reszkowe, które w ciągu, oczywiście my się wszyscy cieszymy, jeszcze prostując, że ruszyła w końcu ta rewitalizacja i zdajemy sobie sprawę z utrudnień całych, które są. Tylko no, tutaj muszą jakby grać takie rzeczy podstawowego naszego funkcjonowania, tak? Więc śmieci, które, jeżeli śmieci resztkowe mogą być wywożone na bieżąco, to nie widzę jakby przeszkody w tym, dlaczego pozostałe selektywne śmieci nie są odbierane, się wysypują jakby poza pojemniki i wiadomo, że panowie, którzy przyjeżdżają i opróżniają te kubły, no oni nie będą tego zbierać, bo jak już nieraz usłyszeliśmy, zresztą chyba każdy z każdej dzielnicy się z tym starł, że to nie jest ich zadanie, tak? Oni są odpowiedzialni za to, żeby opróżnić kubły. Więc to jest pierwsza jakby kwestia, która jest. Druga kwestia... Zupełnie pochodzi o to, że ostatni odbiór był przed tym, jak Państwo zaczęli wyłączyli drogę z ruchu, więc chodzi o to, że tamtej pory właśnie rozpoczniesz. Druga kwestia... Druga kwestia to jest kwestia miejsc parkingowych. Zwracamy się do pana prezydenta, jako my, jako mieszkańcy. Jeszcze nie miało to miejsca, ale obawiam się, że może to mieć. Wiadomo, że wszyscy teraz mają samochody i my mieszkańcy jakby teraz tego odcinka, który jest remontowany, parkowaliśmy częściowo na miejscach, które były jakby przy kamienicach, tak? Takie wyznaczone, tak zwane na dziko. No te miejsca z Wiadomej Przyczyny są jakby zlikwidowane i w tej chwili parkujemy na niestety na pasach zieleni od strony kolei i chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że Straż Miejska codziennie będzie przyjeżdżała. Znaczy to jakby my i tak będziemy tam stawali, no bo musimy gdzieś te samochody parkować jakby, tak? I prosimy jakby, żeby to może jakoś wziąć pod uwagę, żeby nie było takiej sytuacji, że codziennie będzie 20 trójkątów, że samochody są uszkodzone, bo to nie o to chodzi jakby, tak? Bo już są takie pomysły. Tylko chodzi po prostu o to, żeby każdy mógł jakoś normalnie funkcjonować. Oczywiście te samochody są postawione w taki sposób, żeby umożliwić przejazd, bo my wszyscy jakby no mamy świadomość tego, że są utrudnienia. Trzecia kwestia to jest kwestia oznakowania. Bardzo fajnie, że dzisiaj stanęło oznaczenie, że Wodkan jest głównym wykonawcą tych rzeczy, tych robót, które są teraz. Tylko moim zdaniem ten znak też, to do pana się tutaj zgłaszam też jako do wykonawcy. On stanął w takim miejscu, po pierwsze, gdzie ludzie schodzą po tych schodach, a po drugie to jest jakby dodatkowo dla nas wolna przestrzeń do przejścia, bądź nawet do zaparkowania jakiegokolwiek samochodu, tak? A Państwo postawiliście ten betonowy jakby znak w takim miejscu, gdzie on wszystkim będzie jakby kolidował. Ja już odpowiem szybciutko, jeżeli chodzi o ten znak. On został tam właśnie postawiony z tej przyczyny, żeby tam nie parkować. Dobrze, to jakby pomijam kwestię parkowania. Z tego, tak? Względu, że po prostu tam będzie przerzucany materiał przywożony. Dobrze. Chcemy uniknąć... Fajnie, że ogólnie stanął ten znak, ale nie ma jakiegokolwiek oznakowania, żadnego.
nie ma oznakowania, jak się jedzie od uli, od hełmu, że jest brak możliwości przejazdu. No bo teraz mamy na bieżąco od kilku dni awarie wodno-kanalizacyjne. No to jest zrozumiałe, to są stare rury, my jakby też to rozumiemy, jakby tak. Ale nie ma, jakby pomijając jakby to, bo teraz nie ma w ogóle żadnego przejazdu jakby do góry na ulicę na stoku od kilku dni. Znaczy był wczoraj chyba przejazd i przedwczoraj, ale się znowu nie ma, bo znowu tego samego typu awaria. Jakby, okej, okay, no my to rozumiemy, jakby tak, my to rozumiemy, tylko kwestia po prostu oznakowania jakiegokolwiek, z jakiejkolwiek strony, bo na chwilę obecną nie ma żadnego, oprócz tego, że jest zakaz wjazdu, wiadomo, na wprost. Czy chodzi o takie awaryjne również? A awaryjne jakby drugą awaryjne powstaje, żeby to ktoś przemyślał, tak? Co się dzieje z samochodami, bo jest część samochodów, które jest dotyczy mieszkańców, którzy wiedzą, jak co z tym zrobić, i część jest samochodów, które są zewnątrz, szukają przyjazdu albo nie wiem, dojazdy z. No bo jak są, ja rozumiem, że ja już pytałam się panów, jak też są na spotkanie, że jakby ta awaria zostanie usunięta i to zostanie z powrotem zasypane, no bo to jest jakby jedyna droga w tej chwili, jakakolwiek, znaczy połączenia to jeszcze powiedzmy, że można sobie tam jakoś poradzić, tak? Ale jakby cokolwiek teraz się paliło, na przykład, nie wiem, zaroślak jeden, od 1 do 7, to no powiedzmy, no nie wiem, może straż jakby pożarna wjechałaby powiedzmy po tym rozkopie, tak? Bo on jest jakby tam etapami. Więc może by się jakoś tam udało, ale żeby mieć to jakby też na względzie, fajnie, tak jak mówię, no bardzo fajnie, tylko jakby no różne są sytuacje w życiu i jakby wszystkiego też nie przewidzimy, tak? Nie wiemy, jak to będzie się, jak to będzie funkcjonowało, a od strony jakby drugiej, od strony Raduni, no to ja mieszkam na parterze, mam 6,5 metra, na główkę skakać nie będę. Jeszcze już ostatnia kwestia z mojej strony. To czy zostały w jakikolwiek sposób uwzględnione jakiekolwiek szkody, które by powstały podczas wykonywania tych robót, bo wiemy, że wszystkie nasze budynki są zabytkowe, są pięknie niektóre odnowione, tak? Idziemy własnym wkładem, naprawdę bardzo dużo nas to kosztuje i finansowo i w ogóle. I czy zostało wzięte pod uwagę w jakimkolwiek protokole szkody, które zostaną spowodowane tymi pracami, które są ujęte, tak? Bo wiemy już, ja wiem na przykład od budynków, akurat nie dotyczy to mojej kamienicy, ale kamienicy 38, przy której tam właśnie co chwilę są te wulkany wodne, że tam są pęknięcia na tyle duże, jakby w kamienicy, to jest wspólnota mieszkaniowa, że tam nawet nie parkują ludzie bezpośrednio pod budynkiem, chociaż mają swoje podwórze, bo boją się, że budynek rudnie. I jakby jeszcze kwestia mostku, tak? Kwestia mostku, który no, biorę pod uwagę to, że to jest jedyna kwestia teraz przejazdu jakiegokolwiek połączenia. Tylko ten mostek, jak pan prezydent Grzelak na pewno dobrze wie, kosztował też nas bardzo dużo pieniędzy, nas jako miasto. I on nie jest w dobrej kondycji, tak? I czy ktoś sprawdził ogólnie nacisk, jakby, który w tej chwili jest, dokładnie, nośność, która jest nakładana w tej chwili na ten mostek, bo on sam w sobie jest no, bardzo, bardzo słaby i czy to nie zagraża w jakimkolwiek? Znaczy organizacja ruchu w trakcie budowy jest weryfikowana przez Instytut Ludzi. Ja odpowiem. Trzy pytania kolejno. Po pierwsze, awarie, które się zdarzają, niestety są awariami, więc same sobie niestety mają to, że są nagłe. Ja pozwolę sobie jutro porozmawiać z przedstawicielem SOR-u, z dyrektorem odpowiedzialnym za te rzeczy i ewentualnie spróbujemy wypracować to, żeby każda rzecz była albo w trybie pilnym usuwana, żeby nie było sytuacji takich, albo ewentualnie... Wiesz, one są w trybie pilnym usuwane, jakby, tak? Ja nie mam co do tego zastrzeżeń. Ale żeby mieli świadomość, że my jesteśmy też na realizacji, powiedzmy w tym odcinku są objazdy na razie i trzeba mieć tą wrażliwość, tak? Także ja pozwolę sobie jutro być w kontakcie z SOR-em i ewentualnie przedyskutować to. Drugą rzecz, budynki, zabezpieczenie budynku. Na odcinkach, które będą realizowane, są zakładane przez wykonawcę, do szczegółu ewentualnie możemy się podpytać przedstawiciela wykonawcy. Są zakładane, była zrobiona inwentaryzacja, to jest jedna rzecz, druga są założone repery. Po to, żeby widzieć tak naprawdę reakcję budynku właśnie na ewentualne działania. Ale co, tylko gdzie jest zakładane? Na tym budynku jednym, który jest teraz na wszystkich gminy. Reperach przy przebudowie są założone repery. No ale ja nie mówię o budynkach, które są modernizowane, tylko o prywatnych budynkach wspólnot mieszkaniowych.
które też są na wszystkich budynkach zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej jest i są założone repery. Ale gdzie one są założone? Jest wykonana inwentaryzacja. Te repery widać na gołym okiem. One są zlokalizowane na wierzchu budynku. Właśnie gdyby było widać, to już mnie pytali. Znaczy, no być może... Bo my mamy nową elewację, ona w tym roku była robiona, więc byśmy pewnie zwrócili uwagę, że mamy coś założone, więc jakbyśmy chcieli tutaj ściszyć. Jaki numer budynku? To szczegóły ewentualnie, gdzie są repery, to też tutaj myślę, że sobie na spokojnie też powyjaśniamy. Tak. Każdy budynek na danym etapie powinien to mieć. Powinna być zrobiona inwentaryzacja, tego wymagaliśmy od wykonawcy i pozakładane opomiarowanie. Trzecia rzecz, mostek. Przez mostek jest dopuszczony na razie tymczasowe objazdy. Gdyby nie było możliwości o pewnej nocności, to też jest bardzo ważne. Tylko nie oznakowana jest nocność. Nośność jest maksymalna, nie musi być oznakowana. Tak. Maksymalna jest tego, tak? Czyli może być sam ciężarówka. Zarząd drugi zieleni mówi nam do pełna, może wjeżdżać. To nie jest tak, to jest bardzo, przepraszam, bardzo proszę tak powiedzieć, do pełna. Jest, każdy mostek ma tak naprawdę, jest pod opieką ZWIZ-u, kolokwialnie mówiąc. I zarząd drugi zieleni, dopuszczając nam tymczasowo, w ogóle do użytkowania obiekt, albo nawet tymczasowo do użytkowania, określa tak naprawdę możliwości właśnie nośności tego obiektu. Więc w tym momencie wykonawca nasz, wykonawca też ewentualnie Gdańskich Nieruchomości, dobrze wiedzą, jaki tonaż może po takim mostku przejechać. Doskonale. No to w takim razie, czy to jest tak, że ten mostek też będzie jakoś tak zabezpieczony, w sensie, że będzie jakaś, ja nie mówię o inwentaryzacji, tylko chodzi o to, że jeżeli z nim się coś stanie, bo załóżmy, że mamy dużą ciężarówkę wypełnioną kamienną kostką brukową naszą, tak? Która będzie przejeżdżała parę razy, tak? Dziennie, więc chodzi o to, że... Pytam się, bo nie mam wiedzy. Macie Państwo umowę o... Nie, ale umowa drogi nie ma potrzeby zawierania umowy na ochronę drogi. Natomiast jeżeli chodzi o załadowaną ciężarówkę z kostką, to mówi Pani o dniu dzisiejszym? Nie, bo chodzi o to, że Państwo wywożą, tej kostki jest ileś tam. Tak, ale pytanie, które musimy. Tylko chodzi o to, że jeżeli mamy awarię w dziwnych miejscach, tak, i że może się wydarzyć sytuacja, że to będzie jedyna droga, to ja już Pani szybciutko odpowiem. Poruszamy się po drogach budowy i przez cały zeszły tydzień, kiedy była naprawiana tamta awaria oraz dzisiejsze, ja jestem uziemiony i moje samochody się nie poruszają. Ale samochody jeżdżą z kostką, bo ja to jeżdżą samochody, zwoką, tak, zgadza się, ale to jest samochód Saur Neptun Gdańsk, który usuwa tą awarię. To nie jesteśmy my, a to jest samochód dwuosiowy, który ma 16 ton załadunku, tak? Zadumę, wracam do pytania, czy to jest tak, że miasto może coś sprawdzić, stan obecny i po prostu ewentualnie porównać stan obecny? Każdy obiekt ma swoją, zarząd drugi zieleni pilnuje tego, żeby każdy obiekt mostowy miał swoją taką kartę techniczną, gdzie jest opisany właśnie stan mostku. Więc jak najbardziej możemy zweryfikować, kiedy ten stan był opisywany, też skontaktujemy się z ZDIZ-em, żeby ewentualnie na zakończenie powiedzmy tego przejazdu naszego tymczasowego, ewentualnie zweryfikować, czy nie uległ on jakiejś awarii, osłabieniu i tak dalej. Ja myślę, że te obawy są bardzo uzasadnione, bo pamiętamy, jak było umacnianie skarb i jeździł ciężki sprzęt, koparki, nie wiem, nie nazwę tego wszystkiego, ale parę razy dziennie góra-dół i taki kawałek skarpy, który nie podlegał umacnianiu, między ulicą Biskupią a budynkami na stoku 11-12, no tam było to zarwanie i ratowanie tego miejsca. Tak, prawda? Natomiast sam, oprócz tego terenu, o którym mówiliśmy, że jesteśmy w terenie, tak jak Państwo wiecie, w terenie silnie zurbanizowanym, bardzo wąskim, to trzeba pamiętać, że większość terenu jest obciążona tak zwanymi osuwiskami. One po to były tak naprawdę doprowadzone do wzmocnienia. To było zadanie realizowane też przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i potem Wojewódzkiego, po to, żeby właśnie móc teraz wejść i zrealizować gro tych wszystkich prac, które są zrobione. Bo bez tamtej pracy by tak naprawdę było bardzo doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Tak, tylko powiedzmy sobie szczerze, wychowam, zapis był, że ma to być wykonane maszynami tak zwanymi lekkimi, a powiedzmy sobie szczerze, ponad 40 ton albo i więcej, to nie jest sprzęt lekki. Znaczy, my mówimy teraz o osuwiskach? I zagrożenie budynków, tak?
i powiedzmy sobie szczerze, nie chcielibyśmy, żeby teraz to, co zostało wykonane, żeby to się po, w następnym miejscu po prostu powtórzyło, tak? Znaczy, bo to powiem szczerze, to zakrawało po prostu na kpinę. Ponieważ tam to było podlegało powracanym do historii, my też wyciągamy wnioski z danych sytuacji. Ponieważ znam temat osuwisk i tego, co się wtedy działo, było zweryfikowane powód też tego tąpnięcia, które nastąpiło w tym obszarze. Na tą chwilę, biorąc pod uwagę tak naprawdę warunki, które są też same posadowienia niektórych Państwa budynków, one nie są do końca też zidentyfikowane. To trzeba pamiętać, myśmy w temacie osuwisk też bardzo tutaj projektant zabiegał o dane historyczne. I na części budynków tych danych nie było. Więc zdajemy sobie sprawę teraz, szczególnie przy realizacji samych układu drogowego, gdzie my będziemy korytować też na dość dużą głębokość, że ta wrażliwość musi na pewno nastąpić. Stąd też w tym momencie to, co też tłumaczyliśmy, to współgranie na przykład z gdańskimi nieruchomości, nieruchomościami, przepraszam, w realizacji, żeby bezpiecznie realizować układ drogowy, zabezpieczając na przykład niektóre budynki konstrukcyjnie. Więc dlatego też, tak jak Państwo widzieliście, jest bardzo szczegółowy podział na bardzo krótkie odcinki realizacyjne, żeby tak naprawdę móc dość sprawnie, bez większych utrudnień, bez zamykania naprawdę dużych fragmentów, mimo wszystko realizować te prace. One nie są najłatwiejsze, proszę uwierzyć, natomiast tutaj IDRMG, wykonawca też mamy, który ma doświadczenie, realizował takie inwestycje, więc zakładamy, że zakończymy to sukcesem i mamy nadzieję, że w planowanym terminie. Można jeszcze zapytać właśnie o tym osobisku tam przy na skoku biskupia. Ta skarpa została wzmocniona. Czy jest projektowane te przywrócenie stanu pierwotnego, to znaczy tych tarasów, czy tylko nie, ta górka zostanie? W tym projekcie układu drogowego nie było żadnego wprowadzenia zmiany w tamtym obszarze. Ona została wtedy wzmocniona poprzez też mur, odbudowa jakby muru i to miało pozostać. Natomiast ale było powiedziane, że ten mur przynajmniej będzie no jakoś... Pani dyrektor odpowiada, że w tym projekcie nie jest. W tym projekcie nie jest ujęte. To jest też, szanowni Państwo, kwestia kompetencji i własności, bo tam było kwestia ustalenia właśnie własności, ponieważ jest to taki wewnętrzny dziedziniec, rodzaj dziedzińca, więc kwestia też tego, kto czasami może podjąć odpowiedzialność. Na tamten czas zostało to wzmocnione. Próbowałem dojść, kto i no niestety nie, bo to jest teren należący do pasa drogowego. ZDIZ nie chce się tym zajmować, bo się boksuje, żeby to przekazać pod ten. Dlatego realizujemy to, co jest w pasie drogowym, a pas drogowy już nie pod co? Boksuje się, bo? Żeby oddać to ten teren pod zarząd gdańskich nieruchomości. No. Znaczy, chcę pozbyć tego jako pasa drogowego. To jest działka, jest jako pas drogowy. No jest to nielogiczne, no, ale skoro jest tak, no to będąc właścicielem, to trzeba się tym zajmować, a nie kilka lat próbować to. Ale to jest nikt się tym nie zajmuje tak naprawdę. Zweryfikujemy temat, bo wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby przekazać gdańskim nieruchomościom, a bardziej kwestia przekazania terenu wspólnocie mieszkaniowej w celu poprawienia właśnie warunków zagospodarowania całego budynku. Nie było czegoś takiego i teraz następne lata będziemy się powstawać, żeby to wspólnocie, bo gdy to osobisko nastąpiło, bo były spotkania o rewitalizacji skarb przy biskupie i tak dalej, to na pytanie, czy ta właśnie, w cudzysłowie, nasza skarpa też będzie podlegała naprawie, bo to już się tam waliło, to nie, bo to nie jest skarpa. Nie, to nie jest osobiska, powiedzmy dwie rzeczy. Pierwsza, skarpa osobiska. Jako pierwsza się osunęła. Nic tak. Się nie osunęło, tylko to, które nie było brane pod uwagę. No i to słychać, że dalej były rewitalizowane, wzmacniane osuwiska. Brane pod uwagę, bo to miało być naprawione, bo się spotykaliśmy się, już nie ma tej pani rzecznik, która tu zapewniała, że państwo się nie martwią, to zostanie przywrócone do stanu, jaki był. No pani rzecznik nie ma, a w tej chwili jest to taka górka zrobiona, na którą się boją wejść ci, którzy utrzymują teren zielony, żeby kosić.
się boją wejść z kosiarką w ten rejon. Zweryfikujemy. A w tym roku weszli tylko raz z kosiarkami, żeby skosić tam trawę, która jest wysiana, która wyrasta po pas. Jak były dni w Biskupie Górki, no to wtedy się ktoś zjawił i skosił. A tak cały rok się tam pies z kulawą nogą tym nie interesuje. Przedtem, przed osuwiskiem tam były takie tarasy, na które można było wejść i się tam utrzymywało, się sadziło tam różne rośliny, żeby to jakoś wyglądało, a w tej chwili tego zrobić nie można. Proszę pozwolić, że to zweryfikujemy, jakby przypomnimy sobie pewne też informacje, które były wcześniej, zweryfikujemy na zarządzie. A kogo można pytać, żeby sobie Państwo przypomnieli, bo tak sobie przypomnimy, a potem nie wiadomo, od kogo pytać. Wie Pan co, cały czas mamy tutaj kontakt podany, także niezależnie od tego, może czy Pan zostawi pytanie... swój kontakt na tym mailu, jeżeli Pan... Tak, to niezależnie, czy pytanie będzie do TRMG, czy do Gdańskiej GZDZ, Pani Ewa tutaj jakby będzie przekazywała. A jak ten problem przyjęła radna w dzielnicy, no ale niestety nic nie wspomniał. To prośba o maila z napisem na osuwisko, budynek taki i taki. Ja myślę, że trafimy tu z ZDIZ, też wyjaśnimy ten temat. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie śmietników, jeżeli mogę. Czy w całym projekcie został uwzględniony problem braku miejsc, punktu gromadzenia odpadów dla poszczególnych wspólnot? Bo ja na przykład mieszkam na ulicy Zaroślak 1 i do jakby nasz punkt gromadzenia odpadów jest przy tam Zaroślak 2. Do tego punktu gromadzenia odpadów należy co najmniej 15 budynków. My sobie to sfinansujemy, jeżeli możemy, tak? Tylko nie mamy swojego gruntu, bo mamy po obrysie. Teren jest objęty rewitalizacją, więc wiadomo, jak sprawa wygląda, tak? Jeżeli, jak zostanie zakończona rewitalizacja, to przez 10 lat nie będziemy mogli nic ruszyć, zrobić, no, wstępnie, tak? To czy przy tworzeniu tego planu, bo jakoś próbowałam wniknąć, ale nie doczytałam się tego. Czy przy tworzeniu planu całej rewitalizacji zostało wyznaczone, bądź jakiś pomysł jest na rozdzielenie tych miejsc, tak? Wyznaczenie jest kwestia. Nie, myślę, że to nie jest kwestia gdańskich nieruchomości, tylko to w kwestii raczej... Znaczy to jest w kwestii, powiedzmy, gdańskich nieruchomości. Realizacja, tak, natomiast w sensie, plan to... No właśnie, o to mi chodzi, tak? Projekt rewitalizacji miał swoje określone granice. To jest projekt drogowo-budynkowy. I on się do tego ogranicza, plus działania społeczne, które są kluczowe. Ale to jest rewitalizacja i tego typu elementów nie przewiduje się w ramach projektów rewitalizacji. Natomiast wiem, że dyrektor Ziemowit tutaj ten temat chce wziąć na warsztat i rozpracować w trakcie, bo takie wnioski już z Państwa... Ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam. Ja mam jeden apel, w sensie jakby, ja wiem, że dla Państwa to jakby nie ma znaczenia, bo ważne, że miasto coś robi, ale my mamy jakby określone wskaźniki, które musimy realizować w ramach rewitalizacji. To jest dla nas jakby główny cel. Musimy to zrobić w czasie, jak najszybciej rozliczyć część tych środków, które do końca 2023 są. Jakby się skupiamy na zadaniach, które mamy w ramach programu. Natomiast to nie znaczy, że poza programem nie ma... Chodzi o to, że my doceniamy działanie miasta, jakby nikt nie ma nic przeciwko Państwu, cenimy i świetnie. Natomiast chodzi o to, że my mamy temat. Temat śmietników jest po prostu chyba... Jak mieszkam 17 lat, od początku zgłaszam, wszyscy się cały czas dziwią. Ale chodzi o taką rzecz. Nasz akurat Centrum Dowodzenia Śmietnikowego, czyli dotyczy wielu bardzo kamieni. To, że to jest bardzo duże, to jest inny temat. To trzeba po prostu kwestia takich realnego ujęcia tematu organizacyjnego. Natomiast chodzi o to, że nasze śmietniki stoją przy zabytku. On, oczywiście to jest beton w tej chwili, natomiast teren przy zabytku. Więc my chodzi o to, że ten teren, żeby nawet jeżeli Państwo teraz tam położą jakąś kostkę czy cokolwiek, tam dalej staną te śmietniki w tym bajclu albo w jakimś ładzie. I teraz pytanie takie, że bo nie wiemy, jak będzie wykończona ta strefa przy budynku, który jest w tej, kiedyś nazywano bunkier, tak? Bo to jest ta kładka na górę. Potem. Bo to jest część tego kompleksu fortyfikacji, więc to jest na ciągu mostek i to jest zespół ten polnawoloński. I chodzi o to, że nasze śmietniki, jaka nasza po prostu bieda, że tak powiem, stoi przy czymś, co teoretycznie powinno być ogólnie zrobione, ale chodzi o to, że jak Państwo zagospodarują ten teren i czymś wyłożą, no
to on musi być uwzględnić to, że te śmietniki tamtego są wysuwane, wyciągane i tak dalej. Tego jest dużo, tam jest cały po prostu szereg śmietników. Więc jeżeli będzie krawężnik taki typowy, będzie kłopot również dla służb. I tu nie chodzi o to, że my mamy jakąś wizję, bo chcielibyśmy postawić wiatę i mniejszą rzecz jasna i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że w ogóle ten koncept musi być przemyślany, a nie tak, że najpierw zrobimy, a później będziemy się martwić, bo nie będzie tak, bo jest ileś lat gwarancji, które po prostu, że nie możemy dotykać. Mówi pani o trwałości projektu, no ale to więc są... chodzi o to, że jak my teraz machniemy ręką, to będzie zrobione i później będą wszyscy machali i mówili, że teraz przez 5 lat nie możemy dotykać, bo jest nowe. Nie? Ja tutaj, jeżeli chodzi o trwałość projektu, to chciałabym tak trochę odczarować. Ale co nie znaczy, że nie powinniśmy tego projektować. Oczywiście, tak. Nie, chodzi, jest, moment, jeżeli chodzi o trwałość projektu, tak, to nie jest tak, że przez kolejnych 5 lat, czy przez kolejnych 10 lat, bo to się liczy 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, czyli gdzieś liczymy, to będzie rok 2030. To nie jest tak, że nic nie będzie można zrobić. Chodzi o to w trwałości, żeby utrzymać funkcję, która została nadana w projekcie rewitalizacji. Więc widzi pani, to trwało się zamyka, czyli znowuż będziemy w tym samym punkcie. Funkcja będzie dodać do schodnik, a my będziemy ze śmieciami mieli załóżne zabudowy. Nie, mamy doświadczenie takich, gdzie były zmiany. Tak. Oczywiście. Ale niemniej jednak na razie to stoją same puste kuby. Proszę państwa, może tak. Bo rzeczywiście ze wspólnotami chciałbym, żebyśmy mogli usiąść i ocenić najpierw wasze potrzeby. Od tego chciałbym zacząć. Mamy czas teraz, kiedy jesteśmy w fazie inwestycji, żebyśmy właśnie poukładali całą gospodarkę śmieciową na terenie całego osiedla. I wierzcie mi, że to będzie bardzo trudne, bo doświadczenie mamy już z innych miejsc, ponieważ nikt nie chce mieć śmietnika koło siebie. I wspólnoty będą spychać jedna na drugą, gdzie te śmietniki powinny być. I to będzie bardzo ciężkie do dogadania. Ale właśnie wykorzystajmy teraz ten moment do tego, żeby określić ilość wiat śmietnikowych, które musimy postawić. Zaprojektujemy te wiaty śmietnikowe i później z każdą wspólnotą będziemy się rozliczać co do postawienia tychże wiat. Co do kwestii ułatwień dostępu do śmietników, to już zostawmy to projektantom, którzy umieszczają. Ale to nie jest problem na dzisiaj, chciałbym, żebyśmy najpierw mogli określić, gdzie i jakie śmietniki będą stały i w trakcie prowadzenia inwestycji drobne zmiany jesteśmy w stanie zawsze nanieść w projekcie, tak żeby obniżyć krawężnik, żeby umożliwić wyprowadzenie śmietnika. To nie jest tak wielki problem, żeby tego nie móc zrobić. Natomiast przede wszystkim musimy mieć miejsca, musimy mieć powierzchnie, które obsłużą i przede wszystkim będą w państwa dzierżawie, tak? No bo wspólnoty muszą być zapewnione to miejsce właśnie poprzez dzierżawę gruntów, bo też będzie to na gruntach wspólnot. W związku z czym to jest, zachęcam do tego, żeby wspólnoty mieszkaniowe do nas się zgłaszały i żebyśmy to kompleksowo mogli dla całej dzielnicy. Może państwo narzucą jakiś termin, bo w tej chwili jak każda wspólnota zacznie zgłaszać, to będzie to po prostu bajzer. To jest państwo narzucą termin, w którym my możemy się wszyscy razem spotkać. Tak jak tutaj państwo określili świetnie, że jest co drugi, to czwartek miesiąca, być może po tym spotkaniu można by było właśnie zostać i omówić śmietniki. Wie państwo, możemy tak zrobić pod warunkiem, że nam się te wspólnoty wszystkie pojawią tutaj w mocy sprawczej, tak? Czyli będziemy mieli zarządy, przynajmniej przedstawiciela zarządu wspólnoty. Mamy przedstawicieli administratorów tutaj, widzę, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe tutaj, więc mam nadzieję, że wszyscy usłyszeli i administratorzy zjawią się i jakby... No właśnie. Sekundeczkę, tu jest propozycja, żeby... Siemek, tak? Czy możesz sprawdzić kalendarz? Tak, mogę. Nie, żeby drugi czwartek stycznia zrobić przy okazji tego dyżuru. Jest to 12 stycznia, jest to możliwe 12 stycznia, no zaprosimy, bo my i tak mamy kontakt ze wszystkimi administratorami, więc administratorów nie ma problemu. Tylko tyle, że administratorzy nie chcą podejmować decyzji bez konsultacji z zarządami, więc też nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że my sobie coś tutaj ustalimy, zarządy powiedzą nie i później do nas wrócą informacje, że nie będziemy współpracować, nie akceptujemy rozwiązań, nie mamy ochoty i wtedy będą problemy. Dlatego
dlatego chciałbym, żeby od razu byli przedstawiciele zarządu, o co chciałem prosić administratorów, żeby przedstawiciele zarządu byli. Dobra, to ja dokończę. Tak koncepcyjnie mówiąc, tak. Pan zakłada, że wszystkie wspólnoty, które będą chciały, dostaną teren, który sobie będzie żabią Nie, proszę pana, każda wspólnota ma obowiązek. To nie jest obowiązek miasta, tylko obowiązek dziewiątej zostałej wspólnoty, która musi pan mieć. Jeżeli się nie dogadacie, no to nie będziecie spełniać tego wymogu, tak? Tak. Czyli będziecie obłożeni mandatami. No chodzi tutaj pewnie też o wybór, bo te miejsca zbioru odpadów są, to już będzie nasza, teraz tak, to już będzie nasza sprawa, żeby one były tak zaprojektowane, żeby w takich miejscach, w których rzeczywiście to podjęcie odpadów będzie możliwe. Czyli będzie i wspólnoty będą mogły się przyłączyć do tych śmietników, tak? No to już będziemy o tym rozmawiać, właśnie tego będą dotyczyły, tego będzie dotyczyło to spotkanie, żebyśmy dogadali, bo to nie ma sensu, żeby były pojedyncze gniazda na każdy budynek, no tylko żeby je spróbować skumulować. Będzie troszeczkę więcej miejsca, chociażby z tej przyczyny, że wyburzamy mnóstwo komórek, jakieś tam garaży, nie wiadomo czego, co tu jeszcze stało i zarastało krzakami. Teren będzie porządkowany, więc to nam uwolni wiele miejsc. Znaczy bałka dalej polega na tym, że jeżeli to będą zbiorcze jakby dla wielu budynków wiaty śmietnikowe, to będziemy narażeni na płacenie kar za to, że ktoś... No to zawsze będzie. Jesteśmy w śródmieściu i jest bardzo trudno jakby zadowolić. Ale to gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dzielnicy, no przecież to nikt sąsiada nie będzie... Powiedzmy w nowych osiedlach jest to prostsze. We Brzeszczu, w Oliwie, w Śródmieściu to jest największa trudność. Jeżeli komórki, to pewnie tak, bo prawie wszystkie komórki, na pewno z naszych gruntów. A pytanie mam takie właśnie, że jeżeli coś nie stoi na gruncie miejskim, czy tam gminnym, chodzi o to, że na przykład mamy budynek na Sopu 38, że się nie mylę, jest teren, który należy do wspólnoty, dosyć duży przy budynku, ale jest niezagospodarowany, w sensie, niezagospodarowany ładnie, jest byle jaki płot, który tam, resztki płotu i tak dalej. I chodzi o to, że będzie czy ta wspólnota otrzyma jakieś wytyczne czy zalecenie od państwa, bo chodzi o to, że wszystko będzie ładne, natomiast stare, rozpadające się kawałki płotu, który, no i dziwo na swoim terenie, chodzi o to, czy przynajmniej jakieś zalecenia wspólnota dostanie, no bo żebyśmy po prostu tą spójność zachowali wówczas. Jest na stoku 37, nie 37? Przepraszam, no 37. Znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje na terenie prywatnym, to niestety my nie mamy takiej mocy. Możemy ewentualnie współpracować ze wspólnotą w ramach programu podwórkowego, tak? O ile wspólnota taką chęć... Jakby zalecenie, bo to jest też teren, który objęty jest ochroną konserwatorską, prawda? Więc jest jakiś nadzór. My jakiekolwiek działania robimy, musimy to konsultować, ustalać i tak dalej. Pod kątem takim, że to jest jednak część wyjątkowa tego miasta i chodzi o to, że być może miasto mogłoby ustalić przygotować jakieś zalecenie, jakieś terminy, w jakim trzeba coś wywieźć, nie wiem, coś uporządkować, bo to nie jest coś, co państwo jakby, ja nie zakładam, że narzucą państwo zrobienie, nie wiem, pięknego terenu i stu drzew, tylko chodzi o zalecenie, że usunięcie na przykład jakiegoś, byle jakiego czegoś, co po prostu jest, nawet nie jest płotem. Znaczy zalecenia możemy dawać, natomiast na terenie prywatnym no jakby nie mamy mocy sprawczej do tego, żeby w jakikolwiek sposób wspólnotę przymusić. Możemy współpracować i próbować rozmawiać. Chyba, że mamy większość. Ale to też nie oznacza, że będziemy w stanie to przegłosować, nie? Bo to oznacza wydatki. Czyli, tak? Ale rozumiem, to chodzi o to, że czyli miasto nie jest w ogóle w żadnym... Nie, mówię ogólnie miasto, to nazywam tak jako całość. Tak, wszystkie urzędy i tak dalej. Czyli w ogóle jest tak, że jeżeli ja w tej chwili będę robiła dziwne rzeczy, to nikt nie będzie miał wpływu na to, co ja wyprawiam, że nie wiem, na budynku my pomalujemy w neonowe kolory i coś. Nie, będzie miał. To konserwator. To konserwator, na pewno. Może pani wyjaśnię bardzo, bardzo krótko. Jeżeli wspólnota podejmie działania, czyli będzie przygotować projekt, to będzie musiała się zastosować do zaleceń konserwatorskich. Ale nikt nie zmusi wspólnoty do podjęcia działań. Jeżeli nie będzie chciała podjąć działań... Który ma wpływ na to, co dzieje się na jego terenie, ma, no w sensie takim, że może mieć wpływ, tak? Bo jeżeli na przykład nawet w tej chwili mają wpływ, miasto ma wpływ na oznakowanie budynków, na reklamy i tak dalej. A więc uchwała krajobrazowa, ona ma określony katalog. Tak, ale chodzi o to, że brakuje być może jakiejś uchwały właśnie, która by mogła... Nie ma właśnie, nie ma takiej podstawy prawnej. Uchwała krajobrazowa
odnosi się do reklam, do szyldów i do małej architektury w postaci też płotów. Tak? Czyli nie ma żadnego, nie wiem. I to jest delegacja ustawowa, która nam pozwoliła wprowadzić tę uchwałę, ale więcej nie możemy, że nie mogę powiedzieć, że brzydki, ładny, czy tam cokolwiek. Tu no bardziej konserwator działa. To, czy to tak, jest... tak, ale to w momencie dopiero, kiedy jest wywołany projekt, nie? To dopiero wtedy konserwator wydaje tak, zalecenie. Czyli jeżeli mamy, załóżmy, jakieś części płotu, tak? Czyli mamy coś, co nawet nie stanowi rzeczywiście ogrodzenia, tylko to są jakieś, coś, co pozostało i tam jakieś jest poniszczone i tak dalej, byle jakie. I teraz nie ma żadnego sposobu na to, żeby po prostu... Nie. Własność prywatna. Ze względu na bezpieczeństwo jedynie można. No albo nadzór budowlany, ale, tak, ale jeżeli... Tak, to nie ma. Przepraszam, króciutkie pytanie. Zostałem tutaj ze względu na dzieci. Ten rejon, tutaj ten. Nie? Dokładnie tutaj mieszkam. O tu w tej kamienicy pięknej, włożyłem potężne pieniądze. Jesteście Państwo w stanie tutaj zrobić strefę mieszkańca, żeby szanowni Państwo z forum, których stać jest na samochody za czasami za 150 tysięcy, a nie może sobie wjechać na parking? Mówimy o strefie płatnego parkowania. To mówisz o tym, czy... Nie, bo generalnie strefę płatnego parkowania to jest kompetencja prezydenta Piotra, ale mamy od wielu lat politykę, że jest to na wniosek Rady Dzielnicy. Jest z nami Max. Mamy pozytywny wniosek o zrobienie strefy. I wiesz, kiedy w znaczy już jest uchwalony, czy... Okej, a wiesz w harmonogramie, kiedy jest realizacja tego? Bo nie, no w tej chwili skupiamy się na starym przedmieściu. Dopóki się nie skończy rewitalizacja, to mamy informację, że GZNZ nie będzie zamawiać parkometryków. Jeszcze nie wiemy dokładnie, z czym to się je, ale jesteśmy gotowi. No to mamy podjętą uchwałę. Czekamy na... Ja tylko tak z ciekawości wam pytam, bo nie, no, ale to nieładnie to jest, bo... Chodzimy tutaj cięższe, że ja zwykłym, ze zwykłymi zakupami sobie, tam pozwalają, wie pan, mam tutaj garaż tam pan z góry zielonoświątkowców sobie, ale czasami, wie pan, to chodzi, ja tu obserwuję, bo ja wiem, nie? Tylko to jest, mają tam parking, zasada jest prosta, wstawmy na samochód. Ale już nie ma zapominając o tym, że na przykład na którejś ulicy na Stoku, czyli wzdłuż tych trzech budynków, które tutaj ma nasiennictwo chociażby, tam ta górka, która powstała po budynku, który został wyburzony, jest niestety w tej chwili w fatalnym stanie, ponieważ to jest porozjeżdżane. I ja mam w ogóle pytanie, bo tam ludzie parkują na dziko. I ja mam w ogóle pytanie, czy w zaistniałej sytuacji teraz przy tej rewitalizacji, przy częściowym blokowaniu poszczególnych tych odcinków, na których jest praca, czy jest szansa, żeby w jakikolwiek sposób usystematyzować w ogóle ten ruch i pozwolić mieszkańcom, bo to też nie wiem, czy Państwo zauważyliście, zbiegło się w czasie, że w pierwszym budynku biurowca było ogrodzenie z kilkoma palikami, że to jest teren prywatny, będzie groziło to odholowaniem bądź też mandatem. I to się krótko zbiegło z tym, jak zaraz zaczęło być tutaj popełnić, zaczęliście Państwo zamykać odcinki od drugiej strony stoku, żeby tutaj zacząć pracować. I powiem szczerze, my jako mieszkańcy w tym momencie jesteśmy całkowicie pozbawieni możliwości bezpiecznego, powtarzam, bezpiecznego pozostawienia swoich samochodów, tak żeby też umożliwić rewitalizację, zrobienie robót, ale też i zostawienie bezpieczeństwa sobie też, tak? Tylko nie do końca rozumiem, co Pani wnioskuje, żebyśmy jako miasto interweniowali, żeby na terenie prywatnym żeście mogli parkować? Nie, chodzi o to, że po prostu to się dziwnie zbiegło w czasie. Czy faktycznie budynek, jeżeli jest wspólnotowy... Nie, bo chodzi o to, że parking, który jest tutaj, że tak potem się powiem, bo większość osób kojarzy, po prostu tutaj przy cukierni. Od dawien dawna jest użytkowany przez, jest ogólnodostępny, tak? I nagle pojawiła się kartka, że część tego jest prywatna. Na stronie gdańsk.pl wchodzi Pani na zakładkę mapa i tam Pani ma kolory, w sensie legendę własności i zobaczy Pani, czy to jest teren prywatny, czy nie. Ja z głowy Pani nie powiem, ale można to bardzo szybko zweryfikować na gdańsk.pl, czy jest to teren prywatny, czy legalnie ktoś to uznał. Okej, dobrze. Dziękuję za to. Ale tak jeszcze wrócę tylko do tego ruchu. Czy jest szansa, żeby to w jakiś sposób tutaj usystematyzować, bo powiem szczerze, znaczy, to, że pojawiają się korki, to my mamy świadomość. Pan Pieczuraki powiedział całkiem klarownie, znaczy w sensie w
trakcie budowy będzie to mega trudne, że to logistycznie jest niewykonalne. Po wybudowaniu będzie specjalny projekt organizacji ruchu. Ale teraz będą wyznaczone... z drugiej strony nie da się ani wjechać, ani wyjechać z ulicy Biskupiej. Powiem pani ani tak, głównym wyjazdem, ani bocznym. I w tym momencie, gdyby się cokolwiek stało, niech mi pan wierzy, przepraszam, ale ta dzielnica po prostu legnie w gruzach, bo się spali do szczęścia. Na czas budowy jest organizacja ruchu jego wyznaczona i ona jest na kolejnych etapach uzgadniana z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Natomiast no, też musimy mieć świadomość, że jeżeli robimy remont u nas w domu, to są duże niewygody, każdy ma tego świadomość. Biskupia Górka jest wyjątkową dzielnicą, chyba nie ma tak intensywnie zabudowanej dzielnicy jak Biskupia Górka, w związku z czym no, tutaj będziemy naprawdę no, mieli trudno przez ten czas. Po to też z Państwem się chcemy komunikować, no bo wiem, no, nie będzie łatwy czas dla Państwa. Myślę, że koleżance chodzi o to, że z Pochulanki przez na stoku na Biskupią jest no korek, dosłownie jak na jakiejś lodówce. No to ja teraz pytam, czy mamy, czy pytanie brzmi, że czy możemy zamknąć drogę publiczną dla państwa, tak? Czy to jest to pani, czy pani to dodaje? Nie, chodzi o usystematyzowanie ruchu, na przykład zrobić ruch wahadłowy, żeby można było wyjechać i można było wjechać, a nie, że ludzie po prostu jeżdżą, jeden drugiemu wymusza w każdą stronę. Dobrze, to ja proszę, żeby na ten adres mailowy my też to zadekretujemy na ZDZ, którzy jakby tą organizację ruchu przygotowują, żeby odpowiedzieć, czy to jest jakby racjonalne to, co pani proponuje. Może jest, ja nie mówię, że nie, ale ja też nie jestem inżynierem ruchu i nie będę się w tej sprawie wypowiadał, mogę powiedzieć, że jako fachowcy się wypowiadam. Dobra, ja mam jeszcze jedno takie pytanie, wydaje mi się, że jest praktycznie do wykonawcy. Czy w związku z budową tych wszystkich sieci mieszkańcy powinni się spodziewać jakichś wyłączeń mediów, czegokolwiek takiego? Czy tak, na pewno jakoś... w momencie przepinania wszystkich sieci będzie wyłączenie mediów. Jak to może trwać? Znaczy postaramy się najpierw... Oczywiście, jeżeli będzie to możliwe, o wszystkim. Założenie jest takie, że wybudowujemy nową sieć, no i potrzebujemy godziny, dwie na przepięcie, odbiory i wtedy już czyli docelowo. Nie będzie większych takich, chyba że awaria się zdarzy. Znaczy awaria awariami, natomiast no nie zamierzamy odciąć państwa od wody, a później budować wodociąg. Fajnie by było. Latarniami tak samo, tak? Co? Latarnie też będą się świeciły, bo to ostatnio tak czasem różnie bywa. Trudno powiedzieć. To ja nie znam dokładnie każdego miejsca zasilenia, każdej latarni, natomiast ze względu na to, że słupy będą stylizowane, na pewno będziemy chcieli je na całym końcu montować i docelowo włączać. Z tego względu, żeby po prostu nie uległ uszkodzeniu. Czyli na ten moment nie powinniśmy się spodziewać, że na przykład latarnie rano, jak ktoś idzie do pracy, nie będzie działać. Tak jak rozmawialiśmy, no, nie rozbieramy tysiące metrów drogi w jednym czasie, tylko robimy to etapami i tak też będziemy chcieli wykonywać wszystkie sieci. No dobrze, pytanie mam takie jeszcze, bo od strony Radunii, kanału, tam gdzie parkujemy, to jest to takie przedłużenie traktu pieszo-rowerowego od strony formy idąc w kierunku tam, nie wiem, czy panowie wiedzą, jest przedłużenie ścieżki traktu pieszego. Chodzi o to, że tam jest tak, że jakiś czas temu przygotowano, przyłączono, tak rozumiem, że podsłuchy. Natomiast chodzi o to, że my w tej chwili, ponieważ ulica jest zamykana, ona będzie zamykana, że ten odcinek od mostu do kolejnego mostu jest ciemny zupełnie. Jest tak, że w tej chwili samochody jeżdżą, niektórzy jadą mimo znaku, po prostu próbują, nie mieszkańcy, tylko zewnętrzni, że tak powiem, i sobie jadą bardzo szybko, tam jest ciemno, ludzie są z psami, z dziećmi i chodzi o to, że czy można by było to oświetlenie, bo jest przygotowane z prąd, przynajmniej peśle są ułożone i jakby wygląda na to, że jest przygotowanie pod latarnię, wykonać to nieco wcześniej niż planowano pewnie po rewitalizacji, bo tamten teren nie będzie rewitalizowany, bo to zostaje bez zmian. I chodzi o to, że ten odcinek jest zupełnie ciemny i moim zdaniem jest bardzo niebezpieczny. Chodzi o to na odcinek bezpośrednio przy torach, który jest, o którym ja mówię, ja próbowałam zweryfikować, dlatego że może być to obszar tak zwanego zadania montażu podczyszczarek na kanale.
musiałabym spojrzeć... To jest na wysokości zaroślak 1,7 po tej stronie. Też musimy trochę, w cudzysłowie, pobawić się z instalacją, ale ja sprawdzę, czy to nie zahacza jakby o nasze zadanie. Bo takiej świadomości gdzieś tam nie było, więc też postaram się to upewnić i dać ewentualnie bo w tej chwili po prostu jest taka ciemna, że mogła być delikatna sytuacja. A jeszcze to można, odnośnie ostatnie już rozmawiamy, że wzdłuż ulicy na stoku te latarnie powinny stać albo bliżej chodnika, znaczy bliżej portu, albo bliżej ulicy. One stoją tak centralnie na środku i osoby na przykład na wózku inwalidzkim czy z wózkiem mają problemy z przejazdem tam. One stoją centralnie na środku, żeby... Znaczy lokalizacja latarni jest uzależniona oczywiście od nie tylko przepisów technicznych, których tutaj nie do końca możemy spełniać. I posługiwać się. To jest kwestia jakby dobrej woli, tak? Zostało zaprojektowane tak, żeby uzyskać ten efekt przejezdności właśnie dla. Ale tam nie ma tego efektu. A pani chodzi o na stoku czy o spadzisko? Ja mówię na stoku. Na tym miejscu? Na stoku. No i idziemy na ale tylko, że mówimy w tej chwili o stanie obecnym. Tylko mówimy o stanie obecnym, a my mówimy o przedszkolu, tak? Tak. I tam jest problem. Tam jest problem. Tak, tylko że pani mówi o stanie obecnym. Stan obecny jest taki. No jest jaki jest. Na pół metra przeniesienia, a na pewno. Znaczy tamten rejon będzie całkowicie przebudowany i przemodelowany, także. Lokalizacja latarni też się zmieni. Także one będą. Dokładny adres? Przy szkole. Przy szkole. Przy szkole. One zostaną usytuowane w większości przy krawężniku, więc w tym momencie postaramy się, żeby ten obszar przejezdności na chodniku, przejezdności przejścia był jak największy. Ile jest możliwość? Natomiast dokładny wymiar, jeżeli panią będzie interesować, to też jesteśmy w stanie potem z projektu szczegółowego zobaczyć, ale staraliśmy się, proszę pamiętać o tym, że to nie jest tylko spełnienie tych, to nie jest obszar, który możemy tak naprawdę formować na nowo, bo mamy konserwatora i mamy pieszego i mamy ruch samochodowy. Będą obszary w państwa, na państwa terenie, które będą tak zwanymi współdzielonymi wręcz, bo się pieszy nie mieści razem z samochodem, więc będą obszary wyniesione. Są to dwa większe obszary, gdzie oczywiście one będą odpowiednio też zabezpieczone, ale to po to, żeby w tym momencie zapewnić pewną uwagę na każdego z uczestników ruchu. Niestety takie rozwiązania też musieliśmy zastosować. I to jest kompromis bardzo duży służb konserwatorskich, że na to pozwoliły. A to jest dla bezpieczeństwa. To jest też obszar właśnie na stoku i obszar zaraz powiedzmy za zakrętem na ulicy Biskupiej. Dwa takie obszary. Szanowni Państwo, czy... dobrze, zaraz panu udzielę. Tylko chciałam zauważyć, że jest 17:05, zostało nam jeszcze 10 minut, więc jeśli jeszcze jakieś ważne pytania, to bardzo proszę i zaczynamy od pana. Bo... Dobrze, chciałem zapytać, czy miasto ma już jakieś pomysły na budynki komunalne po rektorizacji? To znaczy? W sensie, czy one zostają w mieście jako budynki tak, oczywiście. Sprzedawane? One, nie, absolutnie, absolutnie to jest właśnie jeden z wymóg trwałości projektu, że te budynki nie mogą zmienić właściciela. To znaczy one pozostaną w 100% gminne. Będą to budynki mieszkalne, do którego zostaną wprowadzeni mieszkańcy. Będą to częściowo osoby, które zostały wyprowadzone z możliwością powrotu, bo niektóre osoby zadeklarowały chęć powrotu. Ale też prawdopodobnie częściowo będą to nowi mieszkańcy, którzy dostaną właśnie od miasta tutaj umowę najmu. A jaki jest procent? Ja tylko dopowiem. Mamy też jakby, wiemy jaka ilość nam lokali mieszkalnych wróci do zasobu. I też mamy pomysł, żeby włączyć te lokale do gminnego programu mieszkalnictwa społecznego, czyli też pracować właśnie z organizacjami społecznymi, bardziej rozprowadzać mieszkanie wspomagane ze wsparciem, też korzystając właśnie z tego zasobu, który będzie modernizowany. A czy jest planowany monitoring, założenie monitoringu na rewitalizowanym terenie? Tak. Tak, bardzo proszę do tych wypowiedzi wcześniejszych.
Chciałam cię zapytać, ile, jaki procent osób, które się stąd wyprowadziły, wrócą tutaj? Znaczy w tej chwili nie jestem w stanie podać procentu, natomiast no, sprawdzimy to, ile osób zadeklarowało po prostu chęć powrotu, bo to, że zadeklarowało chęć powrotu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o przepisy właśnie umowy, które dopuszczają właśnie powrót takich osób do nowo wyremontowanych budynków. Mówiąc krótko, ci, którzy płacili czynsze regularnie, mają taką możliwość. Mieli szansę wrócić, a... Dokładnie. Natomiast sprawdzimy dokładnie, ile rodzin zadeklarowało i przekażemy tę informację. Bardzo proszę. Mam takie dwa pytania. Chodzi mi o budynek na ulicy Salwator 7, który jest teraz rewitalizowany, tutaj malutki. I zaraz obok niego drugi, czyli 8, Salwator 8. Jakie są plany w stosunku do tych budynków? I przede wszystkim chodzi też o ten placyk obok, na którym my jako mieszkańcy po prostu pasujemy, bo parkowaliśmy. Czy on dalej będzie przeznaczony na takie parkowanie pod mieszkańców, czy zostanie on, nie wiem, zabrany na jakiś tam inny cel związany z tymi budynkami akurat? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie szybkie, czy jest możliwość zapoznania z takimi szczegółowymi planami właśnie... Tutaj pani ma jakiś projekt, czy jest taka możliwość, żeby się z tym zapoznać? Ale można gdzieś na stronie, że ta strona, czy coś? Tak, tak. Można na stronie, można u nas podejść do biura, możemy też na tego 12 stycznia. Na jakiej stronie to jest? Na biuro rozwoju. I te wszystkie, które tam są. Na DRMG chyba prędzej, bo u nas chyba, ale możemy zamieścić, myślę, że możemy zamieścić na stronie projekt zagospodarowania terenu. Nie chodzi o to, że żeśmy mogli sobie sami odpowiedzieć na pytanie, gdzie będzie pani, gdzie będzie ławka, gdzie będzie lotarnia i tak dalej. Proszę bardzo, ale też na 12 będziemy przygotowani z projektami, jakby ktoś chciał się dowiedzieć szczegółów, to wtedy. To nie wiem, czy tam jeszcze Salwator 7 jest zagospodarowany, ja nie wiem, naszych strukturach, natomiast Salwator 8 jest wyłączony z rewitalizacji i jest przeznaczony do sprzedaży i przekazany do Wydziału Skarbu do zarządzania. Nie do rozbiórki, tylko do sprzedaży, tak? Tak, tak. A, do sprzedaży. Czyli 7 pozostaje funkcja 7 mieszkalna? 7 pozostaje funkcja mieszkalna i on jest a cały jest taki ogródek, tak? Przepraszam, że przerwę. Ten ogródek to będzie tak po prostu zostanie? Tam parę drzewek jest tam? Jeżeli jest to działka, która należy do tego, to będzie w całości sprzedana z wydawcą działki. Nie do ogrodzie. Znaczy tam absolutnie nic nowego nie powstaje, tam częściowo był projekt zagospodarowania podwórka, który gdzieś tam... Tak, gdzie parkowanie i tam będzie zapewne pozostanie punkt PGO, tak jak było do tej pory i zapewne też częściowo będzie to na parkowanie przeznaczone. Na razie raczej nie zostanie tam zmieniana nawierzchnia, tak? Bo na to projektu nie mamy, żeby tam to w jakiś sposób uporządkować tak inwestycyjnie mocno, tak? Natomiast no, będzie to plac raczej ogólnodostępny, tak jak do tej pory. Ja mam pytanie dotyczące PGO, ale co prawda nie biskupi, tylko Górka. Mhm. Już jest finał rewitalizacji i chciałam się dowiedzieć, co z obudową. Jest stara, która była nieruszana, trwały prace w sąsiedztwie, prace te drogowe wszystkie. Wystąpiliśmy do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, żeby ją jakoś odświeżyć chociaż i nic. Wykonawca w tamtym rejonie pracował. No, przy tej obudowie. A czy jest obudowa? Wspólnot gminy, to są budynki gminy. No nie, nie, znaczy ale się... pani jest przedstawicielem wspólnoty z Bizanu. Znaczy to utworzenie punktu gospodarowania odpadami należy do właściciela. Utrzymanie też należy do właściciela. Jeżeli mamy w 100% gminę, no to oczywiście gmina musi to zorganizować, ale jeżeli mamy punkt prywatny, no to polenie czy? Wzdłuż prowincji. Wspólnoty. Nie może na wspólnotę jakby wydawać pieniędzy. Myśmy się spotykały przecież, przepraszam, w gronie chyba z tego, co kojarzę po podwarzach i rozmawialiśmy na ten temat, że my nie możemy, projekt nie obejmował tego obszaru, ponieważ nie jest to pas drogowy, nie jest to teren gminny. Tyle, co mogliśmy wykonać ze względu na
delikatną poprawę, powiedzmy, tego obszaru gdzieś po krawędziach, to zostało tyle, co można było zrobione. Gdzieś uwzględniliśmy też te kwestie ewentualne wysokościowe i zabezpieczenia samego miejsc pod te pojemniki, które były luzem, nie były w tej całej wiacie, z tego co pamiętam. My już kończymy to tak naprawdę, jeżeli tam jesteśmy w trakcie odbiorów, jeżeli natomiast tam jest jakiś bałagan po wykonawcy, to sprawdzimy i to zostanie na pewno zweryfikowane. Mieszkańcom chodzi tylko o pomalowanie, odświeżenie. Ale to jest odpowiedzialne wspólnoty. Tuż obok były prowadzone roboty, biurka, nowa nawierzchnia. Ale to jest obowiązek wspólnoty. Szanowni Państwo, przepraszam, dwa ostatnie pytania, zaraz Panu oddam głos. Natomiast jeszcze raz, zanim te dwa ostatnie pytania przypomnę, za miesiąc, 12 stycznia, tutaj w czwartek między 16 a 19 będziecie Państwo mogli przyjść. Ponownie będą przedstawiciele i Biura Rozwoju Gdańska, i Dyrekcji Rozbudowy, i Gdańskich Nieruchomości. Na wszystkie pytania, na wszystkie wątpliwości, które się Państwu jeszcze przez ten czas zrodzą, będziemy na bieżąco odpowiadać i tak samo na ten adres mailowy rewitalizacja@bergieg.pl. Możecie Państwo wysyłać, BRG będzie tak koordynowało, żeby wszystkie jednostki odpowiadały. I jeszcze tutaj Pan się zgłaszał przed chwilką. Temat może trochę bardziej abstrakcyjny, ale może na koniec rzeczywiście ważny. A może coś się zadzieje w tej kwestii, bo dzięki nowej mapie akustycznej Gdańska wiemy, że mamy też przekroczone normy hałasu tutaj na ulicy Spadzistej, Zarośla, generalnie na Biskupiej Górce i to widzimy już jakby obiektywnie na tej mapie i fajnie, że mamy już teraz taki mocny argument, żeby podnosić ten problem. Czy w tym projekcie jakkolwiek został zaadresowany ten problem mieszkańców? Czy będą jakieś nasadzenia od strony torów i od strony wiaduktu, który jest jednym wielkim, w tym momencie niestety dużą hałasu dla nas? Czy jednak musimy walczyć innymi, że tak powiem, drogami o załatwienie tego problemu? My już działamy, bo mamy inną grupę mieszkańców, która jest jakby zainteresowana rozwiązaniem tego problemu, ale pytanie brzmi, czy tutaj jakkolwiek ten problem jest adresowany, tak? Znaczy po pierwsze zakres drogowy w żaden sposób my poprawiamy warunki tak naprawdę poprzez naprawę, nazwijmy to naprawę nawierzchni, tak, i chodników, więc nie było rozważane, nie było nigdy potrzeby, nie obligują w żaden sposób nas przepisy do tego, żebyśmy myśleli o ewentualnym uciążliwości hałasu. Nie pogarszamy. Natomiast zakres nasz drogowy nie obejmował tego obszaru nad, powiedzmy, przy torowiska, przy torach i tak dalej, więc to ewentualnie trzeba by było, jeżeli jest taka potrzeba, myśleć ewentualnie z innych możliwości nasadzeń zastępczych, bo czasami nam się zdarzają przecież przy różnych decyzjach konieczność nasadzeń, więc jeżeli jest taka potrzeba, to gdzieś my możemy we współpracy z EDIZ-em też mieć wrażliwość jako DRNG na to, że jest taka potrzeba, jeżeli zarząd, sprawdzimy też własność terenu. Tak. Jeżeli to jest teren gminny, czy z zarządu Drugi Zieleni. Ale pociągnąć temat chciałam, a czy można byłoby ewentualnie sprawdzić, czy przy tej poprzedniej inwestycji, która dotyczyła budowy nowego mostu, tak, i przebudowy infrastruktury kolejowej, to czy tam nie zostało to ujęte, bo to może my po prostu... Nasadzenia zastępcze? Bo jakby problem powstał w momencie, kiedy jakby zakończyła się ta inwestycja. Taka inwestycja o tyle miała właśnie... Pani dyrektor skończył, w sensie jak się... Problem jakby powstał w momencie, kiedy powstała ta ściana otoporowa, która jakby wspomaga jakby ten moc, tak? I ten parking. Czy odbija, tak? Nie czasem, tylko to jest po prostu tak, że teraz cały hałas, który jakby... wytwarza się i podczas jakby tego użytkowania parkingu i jeszcze wzmożona kolej, która teraz jest, a jeszcze wiemy, że ma być rozbudowana, no to jakby to wszystko odbija się w naszą stronę i jakby my to bezpośrednio odczuwamy. Mieliśmy tutaj spotkanie, pisaliśmy pismo też do miasta w tej sprawie i na razie no, odpowiedź taka mało satysfakcjonująca, szczerze mówiąc, tak? I jakbyśmy mogli prosić, może na to spotkanie, które będzie 12. Wiem, że to może niekoniecznie jakby dotyczy tego projektu, ale no, jak już będziemy się spotykać z paniami, z państwem, tak, to byśmy chcieli jakby... Będą te spotkania, żeby poruszać wszystkie problemy, które państwo mają. Nie mówię, że wszystkie uda się rozwiązać. Dobrze, to tak?
mogę tak na koniec. Ostatni, przepraszam, tak, ale już ostatni. Bo panie mają tam od 16 do 19, więc my się nie wiem dlaczego spieszymy, nie? Ale to jest spotkanie 12. To są spotkania w domu sąsiedzkim, które będą w każdy drugi czwartek miesiąca w troszkę mniejszym gronie i trochę innej. Ja tylko jako hasłowo, bo nie oczekuję wcale odpowiedzi dzisiaj, ale jestem ciekawa jakby podejścia do tematu. My mamy tak, że ta rewitalizacja odbywa się w wyjątkowym miejscu, jeżeli chodzi o mapę Gdańska. To są kamienice, które nie były zburzone, nie były. Klaszki są oryginalne, wszystko jest oryginalne. Po czym naprzeciwko, prawdopodobnie odbywa się to tak samo w innych miejscach, obserwowaliśmy na remont generalny mieszkania. Ja się cieszę oczywiście, że to się odbywa, bo co to ja nie mam nic tutaj przeciwko. Tylko chodzi o to, że państwo, nie wiem jaki jest projekt i kto podejmował decyzję na temat kształtu tego projektu i to, co tam ma być zawarte, bo być może ja się mylę, natomiast chodzi o to, że wyrwano wszystkie deski, które są, wyrwano i bezpowrotnie po prostu się je pozbyto. To nie jest tak, że zabezpieczono gdzieś, żeby je użyć. Deski na podłogach oryginalne to są mniej więcej 2-3 metrowe deski grubości 3-4 centymetrów. One zostały wyrzucone. Stolarka drzwiowa, która jest ponad 120-letnia, piękna, wspaniałe rzeczy, to tak samo zostało wyrzucone. Piec, więc pytanie, pozbijając piec, ale chodzi o to, że to jest jakaś tam odpowiedzialność, to zostanie prawdopodobnie zastąpione płytą gipsową, płytą badzieżową, jakimś innym, nie powiem, przepraszam na emocje, ale badziewiem, a wyrzucamy dobry materiał, który można po prostu użyć jeszcze raz, jeżeli nawet mówimy w tej chwili o takim, że o odzyskiwaniu, o ekonomii, o ekologii, to tu jakby jest totalna ignorancja. Więc ja się zastanawiam, kto podejmuje decyzję. O komunalnych. Chodzi o to, że one są oczyszczone jeżeli jest 100 metrów mieszkania, to jest 100 metrów prawie kwadratowych desek. Okej, one są do tego, żeby je naprawić, ale i tak jest czyszczone, i tak są poprawiane stropy, i tak to jest zerwane. Ale ja rozumiem, tylko chodzi o to, że ktoś to je ściągnął. Tak jak bruk w tej chwili, słyszałam, że nasz bruk wróci, ja się cieszę z tego. Chodzi o to, że jeżeli coś ma 100 lat, to jest kamienny bruk, cieszę się, że powróci do nas kamienny nasz bruk, a nie kostka jakaś betonowa, którą też można nazwać bruk. Tam będzie też jakaś podłoga. Ja nie mówię o tym, że to jest teraz idealną renowację. Natomiast chodzi o to, że nie wiem, gdziekolwiek indziej niż u nas jest jakaś taka świadomość tej historycznej wartości. A u nas my po prostu powodujemy, znaczy, to ja mam zupełnie przeciwne zdanie. Generalnie zaczynamy to w tym momencie, w tej chwili, dlatego że latami żeśmy uzgadniali te projekty z konserwatorem zabytków. I albo uznajemy, że w Polsce mamy pewne kompetencje, pewne piony kompetencyjne, które odpowiadają za pewne elementy, albo nie, znaczy, w sensie to jest odpowiedzialność konserwatora zabytków, który uzgodnił projekt. Tylko chodzi o to, że my, jako jeżeli państwo zlecają projekt, pracowni projektowej, która pracownie projektu, jakby okej, to chodzi o to, że ona dostaje jakieś wytyczne. I albo ma wytyczne, że zachowanie, nie wiem, drzwi wejściowe i zachowanie tego. Ale ma wytyczne od konserwatora. Ale na wewnątrz pomieszczeń? Pełna dokumentacja jest uzgadniana z konserwatorem. Czyli w tej chwili to, co jest zrobione, jest uzgodniona z konserwatorem? Nie. Nie, no oczywiście, że tak. Jest. I to konserwator pozwoli na wyrwanie... Już tu nie mamy, tu mamy wpisy rejestrowe. Więc musielibyśmy zobaczyć, czy... Ale komunalne? Komunalne. To cała dokumentacja musiała być robiona uzgodnioną. Ale konserwatorowie lokali są już uzgodnione. A który budynek? A teraz 17 jakie decyzje wychodziły z tą sytuację, że są wyrwane stare po prostu drzwi, stare podłogi i nie chodzi o to, że po prostu idealnie renowacje odprowadzą. Natomiast chodzi o to, że my mamy takie podejście, takie jakbyśmy byli w czasach jakiejś komuny, że płyta jest lepsza od starych drzwi. Wie pani co, jeżeli budynek jest objęty ewidencją konserwatorską, konserwator określa, które elementy należy zachować. Nawet jeżeli z pozoru te elementy są w jakikolwiek sposób wywożone, są wywożone dlatego, że musimy zrobić inne prace tam i te, które są pod ochroną konserwatorską, są zabezpieczane i one wracają. Ale tylko te elementy wracają. I tylko w budynkach ewidencyjnych. Tylko w budynkach ewidencyjnych. Tylko dla mnie na przykład, ja to rozumiem, że to jest tylko tak i to możemy mówić i taka procedura, to jest jasne. Tylko chodzi o to, że ktoś podejmując decyzję, że wyrzuci ileś metrów sześciennych drewna, które się jest po prostu wysezonowane stuletnie, 3-4 centymetrowe deski, 3 metrowe, to jest jakaś decyzja o marnotrawstwie. Dla mnie to jest decyzja o marnotrawstwie w związku z tym. Ja pani powiem tak.
Nigdy nie powiedziałbym tego, że to jest decyzja o marnotrawstwie, jeżeli nie miałbym ekspertyzy, która stwierdzi przydatność tych materiałów do dalszej odbudowy. Więc naprawdę nie szafujmy takimi słowami. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdza, że materiały, które są w tej chwili, nie nadają się do dalszego użytku, to ja z tym nie polemizuję. Tak? Bo to można się przekomarzać i mówić, a może jednak użyjemy, tylko tyle, że za 2-3 lata będę musiał remontować ten sam budynek, który remontowałem. Więc to tak nie działa. Nic nie jest na pewno wyrzucane, co może być zachowane, bo nas na to nie stać. Więc... No właśnie, ja przepraszam na mocy, ale rozumiem, że pan ma mi do powiedzenia ogólną taką informację, którą ja przyjmę i się z tym pogodzę i świetnie. Natomiast chodzi o to, że prawda jest taka, że te deski chociażby, o których mówię, czy drzwiach, to część tych materiałów zabrał wykonawca budowlany do swojego samochodu. Część przyjechała jakaś ekipa, która po prostu szybciutko to zebrała, takie deski tam ile wywiesi, bo każdy by po prostu walczyli o to, żeby to zabrać i super wywieźć, bo w tej chwili to jest wartość. Dobrze, ja sprawdzę. My po prostu jakby pozbywamy się tak byle gdzie. To jeżeli pani twierdzi, że rzeczywiście zostało to w jakikolwiek sposób przekroczone, jeszcze to sprawdzę na pewno. Można to powiem, bo chodzi o to, że my mieszkamy naprzeciwko, to są z tego samego okresu budynku. Też u siebie mamy remonty i też jakieś tańce i tak dalej. I większość tych podłóg była albo pomalowana farbą olejną, albo była przykryta jeszcze płytami pilśniowymi. W większości, ja no nie wiem, no chciałabym zobaczyć oczywiście operat, że był jakiś inspektor, który w ogóle to widział. Wydaje mi się, że nie widział, bo jakby widział, to by wiedział, że to ma swoją wartość. I chodzi o to, żebyśmy nie marnotrawili, bo to jest taka cenność, która się po prostu rozpuściła. Szanowna Pani, to ja proponuję, ponieważ Pan Dyrektor już wspomniał, że musi to sprawdzić i zobaczyć, jak to wyglądało. Więc tego 12 stycznia, kiedy będzie tutaj punkt konsultacyjny, myślę, że Gdańskie Nieruchomości będą przygotowane na odpowiedź dla Pani. A ja Państwu dzisiaj bardzo dziękuję i naprawdę zapraszamy do kontaktu z nami i postaramy się tak z Państwem współpracować, żeby jak najmniej Wam... ten remont i ta rewitalizacja utrudniały wasze codzienne funkcjonowanie. Dziękuję.